W Radiu Conchita Państwo macie bardzo dużo. Blady Shadows, no to są tylko kawałki, bo przecież film to 5 godzin trwa. 4,5 godziny, proszę Państwa. Blady Shadows. Zapraszam do oglądania filmu Blady Shadows. Stare radio o filmie, teraz radio obrotowe, o filmie Wszystko o Tobie. Radio Conchita, proszę Państwa. Blady Shadows. Wszystko o filmie Blady Shadows. Co możesz wiedzieć? Co można powiedzieć? Co możesz wiedzieć? Co można powiedzieć? Radio Conchita. Yeah.
Także widzicie Państwo, są to filmy, no film Blady Shadows, bardzo ciekawy film. Nie ma tutaj, jak u tej Barbary Block, kurwa, kurwa, kurwa. Tylko po prostu jest pokazane samo życie, pokazane jest delikatnie, no i wiernie, wiernie, a prawdziwie, proszę Państwa. Że ludzie się kochają, ludzie się lubią, ludzie się przytulają. No i tu nic takiego nie ma, wiecie Państwo, bo jak faryzeusze i saduceusze, którzy już przegrywają, bo kobiety z czterech krain świata przybywają, no i będzie się działo, będzie się działo. Faryzeusze dzielą włos na czworo, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Zapraszamy Państwa serdecznie, wszystkich. Przesyłamy buziaczki, no i że. Proszę jeść kaczki. Radio Conchita. Ludzie się cieszą, też Dawid tańczył. No to Saul cisnął w niego dzidę, oczywiście niecelnie, ale świadczy to o tej takiej nienawiści względem ludzi dobrych. I teraz jak to żydostwo dzieli włos na czworo w tych różnych bankach, oni chcieli ludzi zastresować, Polskę zastresować, zaszachować. To się nie dało, no dzięki Bogu nie dało się zaszachować. Dzięki linii mysiej, to co mamy teraz, dzięki linii mysiej, także Bogu dzięki, się nie udało. Radio Conchita, radio obrotowe, radio latające.
Także ten cały uchański były klawisz jest zmanipulowany przez szatana. On zaraz tu przyleci, bo więc będzie do pracy. Po co mu te pieniądze? Po co mu ta praca? I po co mu to wszystko, prawda? No. O. Cały świat jest zmanipulowany przez szatana. Przez szatana. Cały świat jest zmanipulowany przez szatana. My się nie dajmy, diabłu się nie poddajmy. Od tego jest Biblia, od tego jest Słowo Boże, że dzięki Jahwe możesz lepiej lub gorzej. Także taki kawałek piękny, bardzo ładny. No i to jest małżeństwo. Oni tutaj nic takiego nie robią, bo małżeństwo to wiadomo, co w małżeństwie. Nic się takiego ciekawego, strasznego nie dzieje. Film jest przyspieszony. Kill the bear! Kill the bear! Wszyscy krzyczą, bo to polowania. Kill the bear! Zabić niedźwiedzia! Zabić niedźwiedzia. No ten Wilhelm jak kucharz. Ten Wilhelm jest jak kucharz. Ten Wilhelm, proszę Państwa, jest jak kucharz. Radio Conchita, Talk FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Po pysku daj mi, po pysku. Po pysku. Po pysku. Ten uchański zaraz przyleci, wiesz?
No, tak, tak, co tam? No dobrze, jeszcze nie ma tego Buchańskiego całego. Dobra, no, a słuchaj teraz, bo już Marysiek tam do schowka wstawił ten odkurzacz na Eleganckiej w bloku, także żeby go tu nie wieść. Umówimy się tam, koło apteki, koło bloku, to co będziemy. Słuchaj, za taką cenę, ja nie wiem, co to, ale wiesz, no jest zapakowany, bądź razie jest tam na dole. Kopite do niesienia, bo będziesz to musiał, wiesz, w pasek jakiś, to nie jest taki ciężki, nie, ale w pasek i to pudło, jakie, bo tam blisko będzie, od Uniwersalu i tramwajem do Zielenieckiej, 517 pod dom, elegancko z teatru. Jest, jest tak tam, w pudle wszystko jest, tak, w pudle. No, dobra. No tak potem się umówimy jakoś, tak o 12, co, której ciągu dnia, no to już będzie... Nie, tam on stoi na bloku, Marek będzie się ściekał, bo on to zniósł dzisiaj, że u tych... Na widz. Po południu. Jutro w grudniu po południu to ja do pracy jadę. No. Dobra, to ty tam się zastanawiaj potem dzwoń. Teraz nie rób problemu sobie. No. Dobra, no to pójdziesz do szpitala, dobrze, to, to tam ten jeden. No. No. No, tak jak chciałeś, no, no, no. Słuchaj, nie rano, tylko po południu o 17 normalnie, środa, czwartek. Ja nie mam tam rano. Tam jest, wiesz, tyle co, po południu parę godzin. No chyba, że tu jakieś święto jest. No. A ty nie możesz przyjść rano o 9, to mamy ze szpitala spokojnie i byśmy podjechali tam rano potem odkurzacz. No możesz mieć 24, no bo oczywiście, no. On 24, czyli że od 7, od 9 do której, do jutra? Nie, to ja chcę przyjść na noc, a ty przyjdziesz jutro. I ten odkurzacz pomyślimy jak.
jakoś. Po co im udajesz na całą noc? A to jutro nie możesz, byś powiedział, że jutro masz czas. Dzisiaj jesteś zajęty mamą. To by ci pasowało. A ten odkurzacz, co on stoi już na dole, to by mamy w ciągu dwóch dni zawieszony. Tak, chcę, a ty masz mamę, a jutro możesz tu wejść na calutki dzień. No a jutro też masz do mamy pójść? Jutro. No dobrze, ja przyjdę na 2 godziny, 3, 4, a ty coś tu rozpiszesz się, pojedziesz do mamy, no. A ten Uchański niech przyjdzie sobie, zaraz on będzie, niech tu siedzi 12 godzin, ja przyjdę wieczorem, a ty jutro będziesz miał cały dzień, a ja ci na te parę godzin przyjdę, tu posiedzę, bo przecież on nie przyjedzie z tym samochodem. No dobrze, to i 6 godzin, to i 6. Ja mam na 17 jutro, to więc spokojnie. Ja to mogę przyjść po siebie tu popatrzeć, czy sobie się rozpić. No oczywiście, no, nie ma problemu. No, i ty odkurzacz stoi, te pani będzie sobie do niego zadzwonił, u dzieciowej tam co stoi na dole, także nikt go nie ukradnie. No. No. Tak. Rano, dobrze. No i potem wiesz na tą przerwę, jak pójdziesz do mamy, że to nie ma sprawy. No. A Uchański przyjdzie i tam wieczorem. Jutro sobie nadrobisz się, przecież rozpiszesz na 24 godziny i już. Mnie nie ma, Uchańskiego nie ma i ciało rabina. I on na 9 rano. Tak, tak, na 9 będę widać. A ty przyjdziesz i tam dalej będzie się coś tam działo. No. Dobra, dobra. Ja rozumiem, ja rozumiem. No ale jeszcze parę dni to. No, my się porządzimy. Dobra. No. No na razie, bo tam samochód jakiś jest, no. Biały. No. 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 Tak, na razie.
Wącina i jego przerwy, proszę Państwa, nerwy, konserwy, radio Wącina i jego przerwy, proszę Państwa. Radio Wącina, proszę być razem z nami. No mamy te filmy, proszę Państwa, to się wszystko przewraca, bo to radio obrotowe. Proszę Państwa. Radio Wącina. Proszę z nami. Radio Wącina. O nic się nie pyta. Także seks w małżeństwie, proszę Państwa, seks w małżeństwie. Także proszę Państwa, wodę pijmy, długo żyjmy i słuchajmy radio oczywiście, no radio Wącina wszędzie, proszę Państwa. No i oczywiście film Blady Shadows, to jest reklama już znana, ale no od przybytku głowa nie boli, niech Martusia pośpiewa. Niech Martusia pośpiewa. La 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 la. Thank you.
Radio Conchita, i tu o nic i nikt się nie pyta. Radio. Także nie ma tego Uchańskiego. No. Także proszę Państwa, nasze radio to FM Euro Conchita. Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Conchita, proszę Państwa, tu przeczytamy. Co na temat filmu XIX-wieczny epicki poemat o uczennicy Instytutu Smolnego w Petersburgu oraz Wilhelmie II. Ostatni cesarzu Niemiec homoseksualiście polowania były dla niego najweselszym, odprężającym punktem życia. Wielokrotnie polował księcia Radziwiłła w okolicach Nieświeża. Tymczasem jej dorosłe życie to pasmo ciąż, porodów i lekarstw. Filmy pokazuje los młodej kobiety w nieoczywistych kontekstach sytuacyjnych, oparty na faktach i utrzymany w opiumiczno-poetyckim klimacie. Wszystkie leki w XIX wieku były na bazie opium. Zdjęcia miały miejsce w Sankt Petersburgu, Wilnie, Święcianach, a Warszawa, Sztokholmie, Gothenburg robią za XIX-wieczne Kresy Wschodnie. She's a student in Sankt Petersburg. He is the last German emperor and king of Prussia. She gives birth to a baby after a baby, pregnant all the time, addicted to opium-based painkillers. He is homosexual and lives a very interesting life. This poetical, almost oneric movie, based on an actual event, tells poetical story, tells a story of a young woman's life in 19th century Europe. The film was shot in St. Petersburg, Vilnius, Warsaw, Stockholm, Gothenburg, and Lithuanian village of Świnciany. Reżyseria Małga Kubia, zdjęcia Małga Kubia, Max Lander, Music Arts. Sonor Obsada. Welcome. On jest wariat, ale ryj się kochamy i już.
Łuchańskiego. Nie ma tu żadnego Łuchańskiego. Proszę Państwa, proszę Państwa, nie ma tu żadnego Łuchańskiego. Proszę Państwa, proszę Państwa. Zaraz przyjdzie. Radio Koncita, Radio Koncita. Kawałeczki pokazujemy, może te same edukacyjne w nowym klimacie. W nowym klimacie. Kupce, 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 gacie, kupce, gacie. Łuchański się spóźnia. Radio Koncita. Radio Koncita, proszę Państwa, obrotowe, ruchome, jak skazać, tak skazać, ale widzicie Państwo, rusza się. Wszystko tu się rusza z błyskiem świętym, z błyskiem świętym. Thank you.
że Radio Koncita, Państwo zobaczą, Radio Koncita nadaje. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM Euro Koncita. To radio Koncita, ona nigdy, czy ona, nigdy o nic się nie pyta. Radio. Gdyby o to tylko szło. Radio Koncita, ono nigdy o nic się nie pyta. A tutaj Agnieszka, proszę Państwa. Agnieszka, proszę Państwa, nasza jest. I daj w kółko. Co pobrane, to pobrane, co pobrane. Proszę Państwa, o co chodzi, bądźmy cali, świeci, młodzi. Także w Instytucie Smolnym, proszę Państwa, jesteśmy. No a w Instytucie Smolnym to przecież wiadomo, że w kościołach też Pana Boga tam żadnego nie wierzą, bo Jahwę wyrzucili ze swojego serca. Biblię dali do śmietnika po prostu. Nie ma. Dziewczyna przyjechała do szkoły się uczyć, a tu jakiś seks, a tu jakieś lewackie takie sprawy, lewackie. No to więc ona się wściekła, ta dziewczyna, i mówi: nie, tu na lewackie ja nie przyjechałam. Na lewackie nie przyjechałam. Na lewackie, na lewackie, na lewackie nie przyjechałam.
No zobacz, nie ma tego dziada. No. Miał być Ochański. Wcale go nie ma. Dziszę. Bloody Shadows, film i już. Bloody Shadows, film i już, proszę Państwa. Bloody Shadows. Blady Shadows, ja ciągle wychodzę, czy ten Uchański idzie. Blady Shadows.